Siemanko, z tej strony Texon, witam was w kolejnym odcinku z Farming Simulator 2019 z polskiej wsi. W dzisiejszym odcinku co? Lecimy sobie ze żniwami w pszenicę chyba, o ile dobrze pamiętam. Także sobie co? Bierzemy sobie bizonika i lecimy. Nie wiem jeszcze jak tutaj to zacząć, ale chyba tak dookoła polecimy. Teraz tak zrobimy, włącz pokos słomy i lecimy. Słoma musi być. No tu dużo słomy nie idzie po pszenicy. Nie wiem czy tu w ogóle pszenicy tutaj dużo będzie, ale chyba nie. Ogólnie na tym polu będzie łąka, jak dobrze patrzyłem se ostatnio. Czekajcie, wam tutaj pokażę. Pszenica. Tutaj będzie trawa. Po rzepaku pszenica, po rzepaku pszenica. Tam gdzie miałem trawę, to jest trawy, pół tego słonecznika, ale tam walniemy kukurydzę. Także tamtą łąkę zategujemy i tam będzie kukurydza na przyszły rok. Także wieta. Coś już będziemy inne uprawy szli, nie cały czas to samo. Ładne tutaj żniwa pszenicy. Oj, ta pszenica dosyć tutaj sypie, widzę. No w końcu po rzepaku, powiem wam. Po rzepaku zawsze dobrze sypie. O, i raz, dwa tutaj. Sobie tutaj coś tutaj nie wyrosło. Widzę. Ale dobra, lecimy. Także tam będzie trzeba talerzową wszystko zjeździć, tą łąkę. Obornik co tam rozrzucimy. Dobra. I lecimy tutaj, o, pychna wprost. Tutaj będzie łąka, to tam koniczynę też zaczaskam wszystko, bo mnie ta koniczyna tu już drażni powoli. Także będzie tutaj to wszystko zategowane. Te drzewa też bym mógł kiedyś wyciąć, to pole wyprostować, powiem wam szczerze. A i co jest, nie objadę dookoła? Objadę chyba. A ja to powiem wam, że pszenicy no naprawdę jest spoko. Dobra, nie tak bizonka gasił. Szkoda gasić, tu ino przeskoczymy sobie pociągnik. Gdzie ja w ogóle mam? Tu mam te dwa. 60 tam w krzokach. Weźmiemy zatorka. Wiecie, nowy nabytek. Tamta przyczepka tak pasuje pod zatora, te no to już trochę mniejsze. Ale może sobie lecieć z dwoma. Jest naprawdę fajny, konkretny zatorek. Niskie te przyczepy trochę przy nim. Jest naprawdę wysoki ten zator, powiem wam. Nie wiem czy opon nie zmienię w ogóle w tych przyczepach na te wyższe. Jak widzicie, tak to trochę kiepsko wygląda. Dobra, staniemy tutaj. Cofnie bez problemu, co by nie cofnął. Dobra, rurę otworzymy. I sypiemy. Ciekawe ile tej pszenicy tu będzie. Teraz wiecie, no tu trochę odchodzi. Tutaj zawsze stona by była z tego co jest koniczyna. No ale jest koniczyna. Także nic tutaj nie zrobimy.
Dobra, sypiemy. Rurę sobie zamkniemy. Dobra, tutaj jeszcze poprzeczniaka zrobimy. W przyszłym sezonie już tych krzaków nie będzie. Tutaj wszystko będzie wyrównane do drogi, pole. Już to dawno powinienem zrobić, no ale jakoś to tak schodziło. Ale dobra, lecimy sobie tutaj. Cyk, cyk, cyk. Słomka musi być. Bo mi ogólnie, nie wiem czy wam mówiłem, ale usunę tamtą prasę i mi poznikają wszystkie bele, co były robione tamtą prasą. Także nie za ciekawie, bo nie mam nic słomy, ale powiem wam, że przez to mi krowy zrobiły dużo gnojowicy. I raczej kupimy do ten sprzęt do gnojowicy. Może w sumie wszędzie gnojówkę porozlewam teraz zamiast obornika. Też by mogło tak być. Dobra, tutaj będzie trzeba takie zawijaska też zrobić jak przedtem. Kostek w tym roku chyba nie będę prasował, bo mam dużo. Tylko w okrągłe tu polecę. Zobaczę, ile tego będzie w ogóle. A tutaj wszystko w okrągłe. No, jakoś tam się nie muszę przejmować, że to ładnie wyglądało. Dobra, ja sobie tu napiszę do kolegi. Dobra. I lecimy. Nie wiem, czy zasypiemy ten cały zestaw. Możliwe w sumie, że tak. Tylko że ja to do krów też wsypę sporo. Mało co na sprzedaż pójdzie. Wsypę sobie do krów. I w tym roku 2 tony gdzieś zostawię dla kur, resztę sprzedam, bo pieniądze potrzebne. No, te przyczepki małe trochę do tego. Mogę wziąć 912. Ale dobra. Nawet 60 bym je tu wyciągnął. Okej, i lecimy. Poprzeczniak już tu się duży zrobił. Już tu nie będziemy robić poprzeczniaka, myślę. Przecinać się też nie ma sensu, bo to jest oj, małe pole. Także nie ma sensu się przecinać. A ja powiem wam, że szybko idzie nawet na tym polu. Ono nie jest duże. Także raz, dwa, powinniśmy je skosić. Tutaj może jeszcze na rzepak polecimy. A nie wiem, zobaczę. Cyk, 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 ładnie to wszystko wygląda. Tutaj poprzeczniaka. A zrobimy jeszcze jednego. Tak o, ładnie zawiniemy prawie. Ale chyba nie zaspełnimy całych zestawów. To mi się wydaje. Raczej nie. No i dobra. Chociaż w sumie może teraz już trzeci raz będę sypał. To możliwe, powiem wam szczerze, że nawet i zapełnimy.
już. Nie wiem nawet, czy ta pierwsza już nie będzie pełna, ej. Ej, to ładnie sypie ta pszenica tutaj, powiem wam. Zestawy konkretne. O. Konkretny zestaw. Dobra, sypoj, sypoj. I cyk. I lecimy. No to zapełnimy, powiem wam. Zapełnimy zestaw. Teraz już jestem pewien. Że się uda zapełnić. Kiszonkę będę musiał sobie kupić, bo w tym sezonie nie będę robił żadnej kiszonki z niczego. Dobra, niech to jakoś te pokosy w miarę wyglądają. Albo mi się wydaje, albo się uda teraz dwa razy dookoła objechać bez sypania. A zobaczmy, ile będziemy mieli procent. Jak mniej niż 50, no to się uda. No i chyba jeszcze pojedziemy raz dookoła. Dobra. Czekajcie, ja sobie zrobię krótkie cięcie. Dobra. Jestem z powrotem. I lecimy. Powinniśmy objechać dookoła, chociaż no raczej objedziemy, mi się wydaje. Raz, dwa, tutaj to pole poleci. Będzie tu prasowanko w przyszłym odcinku i zobaczymy, co tu dalej, ile tej słomy będzie i w ogóle. Mam wam, że co nie wejdzie, to mogę nawet prosto z kombajnu tam do silosu wsypać. Nie musimy już wysypywać tych przyczep. Tam i tak mam pszenicę. A na wszystko pójdzie na sprzedaż, to w niczym nie przeszkadza. Dojedziemy czy nie dojedziemy? A to jest pytanie. Dojedziemy. No i ładnie. Wycofamy. Raz, dwa, tutaj będzie pełna teraz? Chyba już będzie też pełna. Tak mi się wydaje. No, zapełnimy ją. No, pełna. Pełna. I ta też pełna, dobra. Rurę zamykamy. I lecimy z tym. Nie wiem, czy zmieszczę to, czy nie. Myślę, że powinienem to zmieścić.
tu przejadę tam z powrotem. No. Raczej zmieścimy, tu jest dużo jakichś takich placów wymrożonych. No, tutaj takie place co chwila. Okej. I cyk. O, jeszcze mi się omijaczka małego zrobiło, ale to w niczym nie przeszkadza. W niczym nie przeszkadza taki mały omijak. Także powiem wam, że konkretnie sypło. Tam mamy około 12 ton. No i tu, no, to będzie coś koło 15 ton. Pszenicy z takiego małego pola. Czyli koło 20 tysięcy. Wezmę to na raz. Zaraz zobaczymy. Chyba nawet wezmę. A to gitara. Gitara, że się udało. Ja powiem wam tak, te dwie przyczepy wywiezę na pewno na sprzedaż, to już zostanie na przyczepach. Nie będę tego zsypywał. Dobra, cofniemy. A zaraz to krowom damy. Co jest w zbiorniku. O ile w ogóle w silosach mam pszenicę? 9 ton, to trochę dużo i tak nawet. Trochę dużo, no ale... Zaraz tutaj 60 turem. Przewieziemy. Dobra. O, właśnie. Tutaj kupiłem mleczarni taki samochód i będę sobie tym przyjeżdżał po mleko na razie. Żeby... No. Żeby nie musiał co chwila wypożyczać sprzętu do tego. No bo i tak nie mam. Dobra, te przyczepy tu na farmie gdzieś zostawimy. Zostawimy je gdzieś tu z kraja, przygotowane na sprzedaż już zimą. Dobra, do Tura dojadę, do talerzówki dojadę. Dobra, teraz gasimy. Okej. Tym wyjedziemy, bo ile tu krowy mają? Zobaczmy. Pszenica 5, no o Jezu. Czyli prawie im można dać trochę. Tutaj zajedziemy dookoła. A mogę do tego naspać? Nie mogę. A już myślałem. Dobra, Ferdek. Już niedługo twój koniec będzie. A teraz o. Przejedziemy tym, prawie ze zbiornika wszystko wysypiemy na tura. A z tura do obory. Coś tak słabo się to sypie, ale sypie. Że nie będę wysypywał na ziemię, a z ziemi na tego ładował. To nie ma sensu taka robota. Ojojoj.
coś to nie wyszło mi tak, jakby jak powinno. Nie wiem czemu. O. Dobra. Jeszcze dwie łyżki. Czemu się znowu to nie sypia? O. Raz, dwa, że to przewiezie. I będzie z głowy. Kurde, szaleje ta 60. Kurde, jeszcze jedna łyżka będzie. Ale widzicie, 60 jest do czegoś wykorzystana. A ukur? Ukur jest. Coś tam. Bez jaj, że nie weszło. Oj Boże, 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 kochane. Co to, pełno mają? O Boże, nie. Ciulwie. O. Weszło. Dobra, jeszcze sobie to resztkę wysypę. Aha. A nie, jest puste. Dobra, zobaczymy, czy w kombajnie jest na pewno pusto. Pusto. Wysypiemy kurom. No. Aha. A, takie zostało. Dobra. Także w tym odcinku to było na tyle. Komentujcie, subskrybujcie. Oceniajcie na więcej, jeżeli filmik się spodobał. Nie zapomnijcie zostawić łapki w górę. Trzymajcie się, cześć, do zobaczenia. Elo.